W piątek 10 marca rywalizowali się wierscy pasjonaci wiedzy o pożarnictwie. W dniu dzisiejszym rozgrywamy eliminację miejsko-gminne ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom, jak co roku. Eliminacje przebiegają w trzech grupach, czyli pierwsza grupa szkoły podstawowe, grupa druga szkoły gimnazjalne i grupa trzecia szkoły ponadgimnazjalne. Po napisaniu części testowej będzie tutaj samochód z jednostki ratowniczo-gaśniczej z PSP z Będzina i wszyscy uczestnicy będą sobie mogli wyjść na zewnątrz i tam będzie prezentacja przez strażaków z PSP sprzętu, jakim dysponuje jednostka tutaj na posterunku w Siewierzu. Lista uczestników była jak zawsze bardzo długa, a sam konkurs złożony z wielu części. W tym roku do konkursu zgłoszonych zostało łącznie 45 uczestników i za chwilę rozpoczniemy część pisemną, czyli testy. Po sprawdzeniu przez komisję składającą się z przedstawicieli Komendy Powiatowej oraz członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Siewierz, 5 osób z każdej grupy z najlepszym wynikiem przechodzi do finału ustnego. Finał ustny już się odbywa na sali głównej. Pytania są punktowane w skali od 0 do 3 punktów i osoby z największą punktacją otrzymują 3 pierwsze miejsca, otrzymują nagrody i możliwość, czyli awans do finału powiatowego, który będzie się również odbywał w Siewierzu 29 marca tego roku. Wszystkim jeszcze raz bardzo serdecznie witam. Wszystkim finalistom życzę, abyście jak najlepiej napisali, pokazali, że macie bardzo dobrą wiedzę z zakresu spraw związanych z ochroną przeciwpożarową, z ratownictwem, z historią naszego związku, nad przebiegiem tego finału będzie czuwać jury. Myślę, że tutaj komendant miejsko-gminny przedstawi cały skład. Myślę, że staną na wysokości zadania i sprawiedliwie Was ocenią i wybierzemy tych najlepszych. Duże zainteresowanie konkursem w gminie Siewierz to stan utrzymujący się od dawna. Powiedzieć, że w ostatnim czasie bardzo wielu młodych mieszkańców miasta i gminy Siewierz wstępuje w szeregi ochotniczych straży pożarnych, będąc członkami młodzieżowych drużyn pożarniczych. I dla nas właśnie taki turniej wiedzy pożarniczej jest bardzo ważnym tematem pracy naszego związku, władz samorządowych miasta i gminy Siewierz. W tym zakresie osiągamy sukcesy, bo chcę powiedzieć, że już po raz czwarty nasz mieszkaniec dochodzi do finału krajowego, a więc wygrywa finały powiatowe, wojewódzkie i cieszymy się, że dzisiaj podczas kolejnego miejsko-gminnego finału ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej mamy dużo uczestników i myślę, że wybierzemy najlepszych, którzy będą nas reprezentować na eliminacjach powiatowych. Na przestrzeni ostatnich lat zaobserwowaliśmy, że jest stosunkowo duże. Mamy organizacje młodzieżowe drużyny pożarnicze skupiające w swoich szeregach po nawet 30 członków. Tu mogę przydać przykład Wojkowic Kościelnych czy Żelisławic. Są młodzieżowe drużyny pożarnicze również w mniejszym wymiarze, ale łącznie jest spora grupa osób, które chcą właśnie się angażować w działalność młodzieżowych drużyn pożarniczych. Bardzo nam zależy na tym, aby młodzież miasta i gminy Siewierz interesowała się sprawami związanymi z ochroną przeciwpożarową, zagrożeniami. Jest to jednym takim z tematów naszego związku, aby zainteresować młodzież zagadnieniami związanymi z ochotniczymi strażami pożarowymi na terenie miasta i gminy Siewierz. Rozwój w tej dziedzinie to wynik złożonych działań lokalnych jednostek OSP. To podejmują poszczególne jednostki, których mamy 12 na terenie miasta i gminy Siewierz. Współpracują ze szkołami, są opiekunowie młodzieżowych drużyn pożarniczych. Jednostki nasze dysponują coraz większym sprzętem, nowoczesnym sprzętem, a więc to interesuje młodzież. Jeżeli są jednostki dobrze wyposażone, to młodzież po prostu próbuje ćwiczyć, obsługiwać ten sprzęt pod nadzorem członków ochotniczych straży pożarnych, pracowników Państwowej Straży Pożarnej. Także oferta jest bardzo bogata, a mamy wiele do zaoferowania, bo nasze jednostki są dobrze wyposażone. Mamy takie jednostki, które mają bardzo dobry sprzęt ratujący na wodzie, tak jak jednostka Tuliszów. Tam bardzo młodzież się garnie do tego, aby w tej jednostce rozwijać swoje zainteresowania. I w wielu innych jednostkach, tak jak Siewierz, Wojkowice Kościelne, Żelisławice, praca z młodzieżą jest bardzo, bardzo
dobra. Tej rywalizacji przyświecają ściśle określone cele. Konkurs służy przede wszystkim przyswajaniu wiedzy pożarniczej. Mamy takie założenie, że chcemy tą młodzież zaangażować w sprawy związane z pożarnictwem, czyli poszerzanie wiedzy na temat pożarnictwa, wszystkie aspekty związane z historią pożarnictwa, z techniką pożarnictwa, z różnymi aspektami związanymi z ochroną przeciwpożarową. To wszystko daje nam możliwość, że ta młodzież, skupiamy młodzież w młodzieżowych drużynach pożarniczych, które są przy ochotniczych strażach pożarnych, a tym samym jest to takie zainteresowanie młodzieży sprawami ochrony przeciwpożarowej. A laureatów dzisiejszego turnieju zobaczymy 29 marca na turnieju powiatowym.